Ja chylę czoło, proszę się Państwo. I jestem dumny z tego faktu, że moje korzenie rodowe mogą się z Wielkiej Ososiny Górnej. To tutaj działały Jonie, Marek, wielu, wielu wybitnych postaci, które używali ogromny wpływ między innymi również na Kisielowie. Wstyd mi, powiem Państwu tak szczerze, że jako wyjaśnienie z kultury i dziennikarz nie znałem tej postaci. Widzicie Państwo, tego typu spotkania, wykłady mają ogromną, ważną cel. To jest lekcja wychowania obywatelskiego dla nas wszystkich. To, że jesteśmy tu i teraz, to jest ogromny wysiłek, przelany krew, wolność wasza, nasza, że jesteśmy wolnym narodem, że możemy się tutaj spotkać. Mielecki spotkował się jechał z swoim mężem, po to, żeby walczyć o naszą wolność, nasze tereny. Ileż mamy takich pięknych postaci. I my jesteśmy nie tylko winni złożyć hołd i jako wezwanie się podpisze, bo tym jestem wyle czoło, panie profesorze, że pan tak pięknie walczy o spóźnienie swojej rodziny. Bo to są korzenie, proszę Państwa. My powinniśmy walczyć z dumą, nie mamy się czego wstydzić. Wszystkiego najlepszego, panie profesorze, panie Krzemku, panie Damianie. I gratuluję panu radnemu, trudu, że po prostu ta remiza odżywa przez tyle lat i że jesteście organizatorem tak pięknej uroczystości, patriotycznej uroczystości, tak ważnej chwilowej wiele, kiedy niszczone są wszelkie autorytety. Kiedy niszczone jest nam tak, nasz pamięć. Proszę Państwa, i pozwólcie, że zacytuję jego słowa. No wolność nigdy jest nam dana, ale zadana. I musimy o tym pamiętać, że obecnie, że od ponad tych lat toczy się walka na wschodniej granicy. My też jesteśmy sentymentalni narodem. No, potrafimy się pięknie walczyć, bronić, ale jak Polak z Polakiem nie potrafimy się dowalić. To jest piękna rzeczywistość. Dziękuję jeszcze raz za proszenie i liczę na to, że Pan Przewodniczący powiedział, że ta lekcja wychowania obywatelskiego na długo pozostanie w naszej pamięci. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Czy ktoś jeszcze nie zabrał głos Państwa?